historię do otrzymania debitu w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy odcinek w Pacy Beats 20 i od razu rozpoczynamy wielkim pack openingiem. Mamy 4 special pack i 3 81 players pack, ale mamy też dużo monet oraz tokensów, więc zacznijmy od najsłabszych 81 plus players pack. Według ekrany jest to Jimmy Valdandum i karta za Ligę Mistrzów oraz Gonzalo Guedes. Nic więc specjalnego. Po tych trzech paczkach pokażę wam jeszcze mój klub, jak to wygląda. Adrian Rabiot, Piotrek Zieliński. Mamy jakiś daily coś tam. Kolejna 81 players pack. Kolejne ekrany z rzędu do klubika. No i teraz pokażę wam mój klub, jak to wygląda. Moje karty: Neymar, De Bruyne, Van Dijk, Griezmann, Lewandowski, Aguero, Alisson. Możecie sobie zatrzymać, zobaczyć, kogo ja tu trafiłem i lecę tak daleko, bo w piku trafiłem i kole Lewana. Teraz, co tu jeszcze jest do zrobienia? Aha, musimy otworzyć. Jak otworzymy te cztery paczki special pack, to możemy odblokować nagrodę jedną. Jeden walkout na te paczki i zaczynamy. Oto był Joel Linton. Bez walkout. Special pack. Po raz drugi. Inform. Bez walkoutu. Ale jest walkout dla KZ. Ale jakiś większy, grubszy walkout. Dajcie coś. Znowu ten inform. Biedny. Schmeichel. Okej. Okay. Też walkout. Aha, Def Cards, to nie otworzyć paczki, dobra. No to odblokowujemy sobie kolejne nagrody Jara. Słabo. Tak. Możemy odebrać Red Wars. I co bierzemy? Tokensy nam nie są potrzebne. Coinsy też za bardzo. Nie, Golden i to pak, mam nadzieję, że coś w niej fajnego trafimy. Mam taką nadzieję. Golden Elite Pack leci. I okej. Dobra, nie było warto. Teraz mamy player picki. Standard pick. Co w nim będzie? Jako pierwszy wybór jest Matt Willy. Okej. Okay. Carvajal, Kimmich, Bale, Isco. Kto nam się tu najbardziej przyda? Biorę Kimmicha, bo ma najwyższą ocenę ogólną, może to czegoś z Bundesligi. Nam się przyda. Premium pick! Tu musi być coś dobrego, prawda? Jest Courtois! Jest Trossard, jest Pogba, jest De Ligt. Kimmich. Biorę Courtois. To będzie nasz najlepszy bramkarz chyba. Pod względem overalla. Premium pick po raz drugi. Coś lepszego od Thibaut Courtois. Ok, jest Raheem Sterling. Jest też Cavani. Sterling. Sterling, bo on mi się przyda. No i możemy teraz otworzyć dwie to TV pack. O, jest wreszcie walkout to TV. I to będzie Francja. Czy to będzie Griezmann? Duplikat Griezmana. Jej. Jej. Możemy go skwincelować. Jej. Słabo. Dlaczego akurat Griezmann? Dlaczego akurat Griezmann? To te muszę pak po raz drugi. Bez walkoutu. Ale jednak z walkoutem. Martinez. Skwincelujmy sobie go. Ciekawe, ile za niego dostaniemy. 50 tysięcy, a za resztę, za całość dostajemy prawie 300 tysięcy. No i mamy dużo jeszcze do otworzenia, bo możemy otworzyć sobie
Special pack. No nie, no ten special pack to jest fatalny. Przecież no dwa walkouty, no ale jakiś lepszy walkout. UEFA Champions League Gold 2. Elite. I gulasz. Jedy. Wilner. Znowu ta paczka. I znowu nic. Fabinho. I Piszczek. To jednak coś. Gold Elite pack. Jedy. Ostatnio UEFA Champions League, no i co? Nawet bez... Nie. Otwieramy, lecimy. Otamendi. Znowu. Kolejne paczki lecą, a my nic za bardzo nie trafiamy. No Griezmann. Najlepszy traf, tylko że ja go już trafiłem, więc się za bardzo nie cieszę. Co to teraz? OTW. Sarabia, Rodrigo, Golden Elite Pack, znowu Liga, teraz Liga Mistrzów, Rakitic, no i to trudno, otwieramy sobie te Golden Elite Pack. Otwierały sobie tych i te pak, ale my nic nie trafiamy. No dobra, Rafa Zalak. Świetne staty. I może się przydać, bo łatwo go zgrać. Tolisso. Zostawcie łapkę w górę za Griezmanna i za inne ukałty, bo było ich sporo. Teraz to jest. Więc to nie były jakieś super walkouty z najwyższej półki, to piki chyba były najlepsze. A mimo wszystko dajcie sumika. Łapkę w górę, bo coś sumiki poszły teraz w dół. Artur. To jest pierwszy odcinek z Pacjemica i od razu mamy informa, od razu mamy wielki pak opening. Z Griezmannem i mobile, ok. Co my mamy tutaj jeszcze zrobić? Zagramy sobie drafta. Wiem, że ten odcinek będzie nieco dłuższy. I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Dobra formacja. Dobra, jest Coutinho. O, Vela. Vela, tylko że go nie zgramy. Dobra, jest Aubameyang. To jest kolejny typ kart. Widzieliście. O, zgra się z nim Bernardo Silva. Tutaj. Guerrero. Nie wiem, jak ja to połączę. No Ezil chyba, tak? Bo Ezil się tu zgra z Aubameyangiem. Ezil. Okej. Kłada nam się to dobrze. Jest Dziukurę. Tutaj możemy dać sobie Hektora Bejelina, ale jest też Informorię. Okej. Okej. Dobra, to już lepszy wybór. Jest to moim zdaniem Marcos Alonso. Jest Kepa Arrizabalaga. Ładny tutaj kącik z Chelsea. Hradecki, na miejscu nie pomoże. Bez Meleda, masz jakiś wypadek. Jan Bednarek, on tu pomoże, jeszcze tylko wymienić Coutinho, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć typów kart dopiero, oj, 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 dobra, 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 jest,
Chester, ja się z niego bardzo cieszę. To jest kolejny typ karty, prawda? Jorginho. To chyba tak, chyba tak. Udaje nam tu setkę, ale no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem typów, jeszcze jeden typ karty. Ja! Halloweenowy cross, ale na co? Tam Harit! Tylko, że ty nam się nie przydasz. Halloweenowy cross, on tutaj zgra się ze Zilem. Kurczę, kurczę, pieczone. Nie no, cross nam nie pomoże. Ale i tak go musimy do finalu. Tylko poprawi ocenę Jukure. Ale no, dobra, cross. Dajcie kogoś na lewe skrzydło. Tak, dobra, tylko że on, ten gościu. Proszę, jest! Jest tu zgrania! I mamy Draft of the Week. Świetne nagrody. No i tutaj jest Van Dijk jeszcze. Przynajmniej te jak tych nagród nie zabiorą. Bo już się dostałem. Podolski. Pół Polak, pół Niemiec. Brozowicz. Bo ocena. Piatto. Bo ocena jest jeszcze Desai i Zanetti. Kto nam pomoże? Desai. Ted Arnold jest De Jong. Przekłada w ławkę szybko. Ten Piatto za właściwie nikogo. Świetny drafcik. Ciekawe jak na ten jeden punkcie zgrania utrzyma się ten ktoś z Bundesligi. Draft League. Wiem, że film trwa długo. I mamy nowy sezon. Gramy z Crystal Palace. Mamy nadzieję o 3 punkty. Jest Bernardo Silva gol. Asysta Aubameyanga. Asysta Aubameyanga. Mam nadzieję, że z Crystal Palace wygramy. Chociaż na razie jest 1-1. No i teraz musimy obronić. Musimy obronić. Kepa, nie! Nie, błagam, nie przegramy tego chyba, nie? No i musimy zmianę Aubameyanga. Ja chcę kartę Scream, bo przecież kartę Scream musimy gole strzelać kartami Scream. Tam też było wyzwania. Coutinho, Choukkure, no weźcie! No strzelcie to! Janne, strzelcie to! Jeszcze... Po co ja cię rozpuszczałem? Mam już 3 karty z kim na boisku. Kurczę, pace to something, pace! Nie, nie, nie! Nie... Dobra, on jeszcze gola nam strzeli, chłopie. Jest! Co teraz? Cross nas uratował, wow! Uratował nas jeden punkt. Nie musimy dać mu Red Wars. Gdzie oni strzeli tego drugiego gola? Aha, dobra. Ale Cross nas uratował. Mamy nagrody. W postaci Clive Edwards. No ja już się będę z wami żegnać. No i ten 15-minutowy filmik.